W dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzać opuszczone zakątki. Taki mądry, dosyć rozsądny youtuber pomyślał sobie, gdyby w ogóle co tak udać się dziś jeszcze, żeby wy te sprawdzić, czy coś tu jeszcze nie zostało. I tak w ogóle, on sam do mnie przyszedł, nie żebym go zapraszał do chaty, on sam się do mnie wbił. O, aż dwóch przyszło nawet. I kurde, to teraz to w ogóle mam już mały dylemat, bo nie ma w sumie... Bo będzie w sumie problem, jeśli mi znikną, nie? No bo jeśli gdzieś się oddalę, nie? No, jak mi znikną, no to będzie w sumie lipa. A fajnie byłoby, gdybym faktycznie byłem w stanie w ogóle jakoś... Ale czekaj, jak się robiło po... Ale czekaj. Mam w ogóle ten statyw? Bo mi się wydaje, że wziąłem wtedy. W sumie teraz... Jak teraz właśnie mam tutaj u siebie w chałupie, tutaj u siebie w domu, swoje zombiaki villagery, to kurde, to nie byłoby fajnie, nie? Żebym miał nawet u siebie w domu villagerów zgarnąć, nie musiałbym nawet targać się wszystkich villagerów z wioski, po prostu do mojego domu. Tak to bym miał, no tak to bym miał pod swoim domem. Dobra, to nie było tego w planie. Totalnie nie było tego w planie. Ale dobra, to uznałem, że najwyżej Ewety zdobędę może te znaczniki. Co się ten, no, które mogły nazwać te moby, żeby Ewety nie mogły mnie zniknąć. I wtedy bym ją na stałe. No myślę, że to byłby dobry pomysł. No 200 IQ, no naprawdę. No co prawda, to nie miałem tego w planie, absolutnie. No nie miałem tego absolutnie w planie, ale potem, że jak już znalazłem tutaj tych zombiaków villagerów pod swoim domem, ale to już było, ale to dopiero co mi się zrespili, bo ja tak kurczę, zastanawiam się, skąd, co to za dźwięki w ogóle, a to się okazało, że były pod moją chatą, więc dobra, no to najwyżej coś może poeksplorujemy, bo chciałem już dokończyć mój magazyn, żeby jakoś fajnie wyglądało, ale najwidoczniej sami do mnie przyszli. Nie, dalej są tutaj? A nie, są. Nie no, dalej się tu siedzą. Jeden? A gdzie drugi? Gdzieś był drugi chyba. Ale dobra, jak na razie sobie siedzi, niech na spokojnie. No i pójdę gdzieś. Na razie zachowuję te wszystkie żelaza, bo na razie wolę mieć w razie czego. Ja mogę sobie popłynąć. W sumie, no bo ostatnio byłem właśnie w tamtym miejscu gdzieś. Tam w tamtą stronę. Więc ja popłynę gdzieś może w tamtą stronę może. No zależy jak to na to będziecie patrzeć. Szczerze, te odcinki z tej serii, no to najwyżej no raz na dwa dni minimum. No i no to co później zobaczymy, znaczy jakoś tak się, no, będzie się ta seria rozwijać, no. Bo jak na razie to są solowe przygody, jak na razie. Na razie sam sobie podróżuję. Najwyżej, że później się pokombinuję. Ty coś na mnie chyba. Wioska, panie! No to było jeszcze bliżej niż myślałem, ja pierdziele, a tyle czasu płynąłem. Czekaj. Jeszcze nawet kuźnia jest chyba. W końcu mi się coś trafiło, się jakaś porządniejsza wioska. Naprawdę, po tak długiego pływania, to ja już po prostu już miałem wątpliwości w ogóle. A zapomniałem, że tu są jeszcze wielbłądy. Kur... Czy siedzi na... Siedzi na kaktu... Takiego widoku się absolutnie nie spodziewałem, naprawdę. Jak ktoś będzie mnie tak mocno irytował, no to właśnie wsadzę był takiego kaktusa w... Pa, to jakie konkretne rzeczy, pa. Żelazo. Yeah, nie mogę, no to jest naprawdę się znalazło coś już konkretnego. Ale czekaj, jeśli by się znalazło coś... No bo widzę, że jest coś tam jeszcze, nie? 6 hours later. A jak na razie szukam... Czekaj, kolejna wioska?
No co ty gadasz? Nie, ale naprawdę, gdybyście wiedzieli, jak długo się naprawdę męczyłem, pływając w ogóle jakieś pół godziny. A znalazłem naprawdę takie biedne wtedy wioski, no ale widzę, że już znajdowały się już te... Bo ja widzę, że są już te konkretne, nie? Kolejny wielbłąd, no czyli tu się chyba znajdzie, chyba się tak zawsze wielbłąd. Tu się znajdują chyba zawsze tutaj, absolutnie w tej wiosce. Ale dobra, mam jakiś ogromny zapas siana. No to w sumie nie jest to nic złego. Ale dobra, no następnym razem to zapamiętam, żeby właśnie z wioski ma się zabrać tych wielbłądów. Wezmę z takiego domu. A co to jest za bud? Nic nie widzieli. Dobra, na spokojnie mi zniknęło. Czekaj, ile guzików? Guzik. I to aż 3 guziki. Ej, to... Dobra, na najwyżej on będzie klikać te guziki, bo ja nie zamierzam klikać guzików, których A few moments later. Coś tam widzę chyba z oddali. Co jest grane? No patrz, jak teraz mi się to pięknie trafiło. A, zapomniałem, że właśnie jest... Że jest jeszcze takie, no, pomieszczenie. A ja nie mam na ten moment... pędzla. A szkoda, nie? Mogę sobie wziąć. A Jezus, co zrobić, jak ich nie za? Co ty gadasz? Złoto, dobra, super. Ochrona jeden. No, niby jest takiego, ale wezmę, nie? Coś tu jeszcze mamy? Złoto kolejne. Wow. O, tak, to co mamy już 1,20, nie? Cik, wezmę jeszcze sobie, że tinti. No jak za darmo? No to czemu nie? No i powoli, no coś tam się powoli rozwija się, no. 2 diamenty. Ci nie wiem, czy na spokojnie by mi stykło, żeby zrobić kill off diamentowy. Na enchant. Ale żeby zgarnąć enchant, to też ma się potrzebować do tego kill off, żeby wykopać obsydian. Ale na szczęście mam bardzo blisko u siebie w domu. Słuchajcie, blisko właśnie mojego domu. Czekaj, co jest? Co ty gadasz? Taki żadnej struktury, a zarazem już tak blisko siebie? Co jest grane? No takiego widoku się absolutnie nie spodziewałem. Ja nie wiem. Jakby rzadko znajdowałem właśnie takich rzeczy, a ja już totalnie w szoku, no. Łap może w szoku jest! 3 hours later. A nie, to jest ten sam. O! Jedno smycz akurat mam. Widać, że taki skromny handlarz dał mi za darmo nawet smycz. Gdzie będę mi mógł na spokojnie będę wziąć wielbłąda do swojego domu. Fantastycznie. Masz coś do... Mordo, cię kupi pancerz. Płatnesz. Aha. A ja sam nie wiedziałem, że jest taka klasa, nie? W sensie, no, że taka profesja się tak nazywa, no. Choć sądziłem, że ogólnie od pancerzy i mieczy i takich innych tam narzędzi, które się wykowało, to myślę, że zajmuje się sam kowal, nie? Wiesz, jak będę robił właśnie tę animację fabularną, no to będę wiedział na przyszłość, że padnę jeszcze chyba ten od pancerzy, tak? Cześć. Ale bym przykapił! Ale bym przykapił tę świątynię! To nie jest ta sama! Byłaby raczej zasypana, gdybym tak przekapił. No, postrzegawczy oczy mam, no. Jednak mam wszędzie oczy szeroko otwarte, nie? Jeszcze jak? No. To nie jest właśnie ta sama. Jest zupełnie inna. Cyk, co mamy? Siodło kolejne. A to spoko. Ło, nie słysza... No to jak nic będzie na trójząb. Pograsę nieomarek przybie... Ło. No to bardziej mi coś konkretnego mi dropnęło. Więcej żelaza. Okej, niech będzie. Ale kurde, no w sumie świetnie mi się trafiło. Z tym wszystkim, nie? Bardzo świetnie. Ale czekaj. Czekaj, z piaskowca to właśnie to się duplikowało?
te wszystkie runy? A wezmę w razie czego, nie? Nawet gdybym musiał właśnie tak dużo jakby tego jak się to blikowało, bo ja szczerze już nie pamiętam. Nie pamiętam właśnie. Diamentami? Czekaj, właśnie już sam nie pamiętam właśnie. Nie da się? Aha. Ale tyle to mogę zmienić. Że nie da się to pikować. A, teraz to zmienia postać rzeczy. Udało mi się to wszystko nadrobić, no. Kurczę, jednak ja jestem w tym dobry, no. 2000 years later. Ale że już nie jest aż tak gorące jak wcześniej. Bo naprawdę o tamtych porach naprawdę było zdecydowanie za gorąco, a teraz już w sumie teraz to jest w sumie idealne. 23 stopnie nie jest źle. Bo mogło być gorzej. No dobra. Coś mam. Ale ciekawe czy dalej jest. Nie, nie ma już chyba. A jest! Dalej siedzi! A, z moim dirtem oczywiście. Okej, no to spoko ziomek, bardzo spoko. Jak on za tak sobie siedzi w mojej piwnicy. To jest na spokojnie starczy, nie? Na kill off i na enchant. Bardzo spoko. No i oczywiście ta zbroja dla konia, nie? No dobra, no to... to cieszę się z tego powodu. Że udało mi się coś ogarnąć. No to kurde, całkowicie ciekawa sprawa. No i chyba tak mniej więcej też właśnie będzie wyglądać w sumie ogólnie ta seria, no. Że trochę, że będzie trochę eksplorowania. No i w sumie trochę budowania, bo w sumie wiecie co teraz mi wpadło w sumie? Czy nie, jakieś pomniki w sumie jakieś budować, nie wiem, cokolwiek, nie? Jakieś tam swoje projekty ogólnie też będę tworzył. Ale dalej siedzi, kurde, no stęskniłeś się pewnie za mną, co? No, trzeba to było naprawdę ogarnąć. Jak to zrobić, nie? A czekaj, jak sobie robiło się te arbuzy, te... poczekaj, bo mam złote jabłko jedno. Mam jedno złote jabłko. Więc gdybym sobie mógł właśnie go zaczarować, no to z mnie był aż taki zły pomysł. Ale mam arbuzy jeszcze? Cicho miałem chyba. Ale nie jestem pewny już. A jak się robi właśnie te arbuzy te? Te świniące arbuzy? Czy co, jak to się nazywa? No właśnie, żeby właśnie zrobić. No co jest? Chłopie, coś się zrobił! Chciałem właśnie trójząb, żeby mi dała. Ale czy mam wszystkie niezbędne rzeczy, żeby zrobić właśnie takie coś? Wiecie co? Ja muszę mu zrobić chyba specjalne pomieszczenie do tego. Tylko gdzie to będzie najlepsze miejsce? No, chyba gdzieś tu chyba będzie. No, widzicie, jak mi się to ułożyło, nie? A tutaj nie miałem tego w planie. Ale czekaj. Czekaj. I czy jakoś się robiło te arbuzy? Ale gdzie to ja znajdę? O! Błyszczące. A to na mnie na spokojnie! Ale nie mam bradawki. Nie mam bradawki. To jest właśnie ten problem. Nie mam bradawki. Ja muszę właśnie specjalnie do Netheru iść, żeby zrobić te bradawki. Więc chyba nie wiem, czy w następnym odcinku chyba pójdę chyba do Netheru. No ewidentnie chyba w następnym odcinku chyba pójdę do Netheru. A nie, tu już nie mogę kopać. Albo dalej się... A no, albo dobra, niech na razie siedzi jak siedzi, nie? No. Bo przecież właśnie potrzebuję tu tego bradawki, żeby mieć tą dziwną miksturę. Później, później już dopiero właśnie ten arbuz. A sobie chyba zrobię już od razu, żebym miał... bo ja tak już mam już... Jedna sztabka wystarczy, żeby mieć...
Tak, na spokojnie ten. No widzicie, trochę roboty z tym jest. Bo ja tak czy siak jeszcze potrzebuję. Właśnie do tego. Właśnie do tego brodawkę, tak czy siak, żeby. Aha, jeszcze eksperymentowano oko pająka. Czekaj, właśnie. Grzyb, oko pająka, cukier. Cukier to chyba na spokojnie. Oko pająka, grzyb. Miałem chyba gdzieś grzyby, chyba, ale nie jestem pewny. Cukier to na spokojnie zrobię. Oko pająka. Nie jednego pająka tłukłem, ale. Ale. O, jest też grzyb brązowy akurat. I oko pająka. A gdzieś został w ogóle wziąłem? Gdzieś zabrałem gdzieś? Czy ja po prostu nie podniosłem tego? Tylko żebym się właśnie to nie wtedy nie pchał. W sumie to byłoby chyba najwygodniej, żebym go, nie wiem. Właśnie muszę wziąć. Ja muszę właśnie jeszcze. Czekaj. Jak pamiętam, żeby rozmnażać, to chyba były potrzebne drzwi? Czy jak to sobie teraz działa? Czy jak właśnie teraz działa właśnie to rozmnażanie tych villagerów, bo ja. Bo ja nigdy się kurde nie interesowałem. I chyba wypadałoby chyba się teraz zainteresować. Czy właśnie porozmnażać kurde mi tu villagerów. A czekaj, chyba i tak czy jak mogę skraftować jeszcze jedno jabłko, przecież chyba po prostu. Gdzieś miałem chyba jabłka, ale. Albo tam to zeżarłem po prostu. Dobra, na sumie to będę miał właśnie tu. Więc dobra, chyba już od razu chyba ogarnę już te jabłka, żeby miał już to za sobą. Dobra, jeszcze jedno jest. Dobra, to jest. Super, no. Dobra, widzę. No tak czy jak już zauważyłem, że już mój odcinek już aktualnie już dosyć długo trwa. Z jakąś już godzinę. Więc co ja bym teraz jeszcze mógł zrobić? Bo chyba na pewno już te niektóre rzeczy już. Które są, nie są już mi potrzebne. Jest! Bardzo, bardzo dobrze. Czyli takie, no na pewno będę miał jak sobie porozmnażać villagerów może. I w sumie jakbym zamknął. No właśnie, jeszcze jedno złote jabłko jest. A, czyli tak już trochę jeszcze będzie roboty, no. Także dobra, w tym odcinku to było na tyle. Wiem, że już trochę już długo trwa totalnie. Więc już nie będę chyba tym bardziej jeszcze przedłużył tego odcinka jeszcze bardziej. Więc mam nadzieję, że mi się taki odcinek spodobał. A w następnym odcinku to najpewniej już pójdziemy do Netheru i spróbujemy no coś tam pogarniać, bo faktycznie potrzebowałbym jednak te brodawki, żeby mieć już wszystkie już tam rzeczy i mogę ze spokojnie porozmnażać villagerów, żeby mieć już normalnie u siebie w chałupie. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Do usłyszenia, na razie, cześć, siema.